Hejka wszystkim, witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj postaram się dla Was porównać jazdę na kole na tych kołach i na 450 z jazdą na kole na huśce 250 na normalnych kołach enduro, tylko z oponami na szosę. Więc sama jestem ciekawa, jak to będzie, bo w sumie nigdy jeszcze nie jeździłam na tym motorze, więc jestem ciekawa, jak mi się będzie jeździło w ogóle, nie tylko na kole. No i mam nadzieję, że uda mi się tutaj pojeździć, mimo że droga jest mokra. No, te koła są na pewno wyższe, więc nie dostaję tak normalnie. No, dwoma nie dostanę po prostu. Nawet gdybym chciała, to nie dostanę. No ale na motorze się jeździ, a nie stoi, więc to nie przeszkadza, szczególnie, że nie jadę do lasu, tylko będę sobie tutaj pyrkać. Dobra, pierwsza jazda na kole. A nie, teraz pyrkanie. To tak inaczej chodzi niż 450. Kurde, ja nawet nie wiem, jak pojeżdżę na tym kole, bo kurde, naprawdę dawno na tym nie jeździłam. A to całkiem inaczej chodzi niż mój motorek. Zaraz się okaże, że te opony są tragiczne i że ona chce takie, bo na takich mi się jeździ 1000 razy lepiej. I w następnym odcinku będzie zakładanie kół enduro z oponami Supermoto do KTM-a. Change my mind. Dziwnie mi się na nim jeździ, ale fajne jest to właśnie, że nie wibruje, jak się jedzie. To jest na pewno na plus. Fajnie się jedzie. O, bardzo barwna wypowiedź. Jest wyżej niż u mnie, ale no naprawdę inaczej te obroty chodzą i inaczej jest. Wolę dużo bardziej 450. Wydaje mi się, że w ogóle jest łagodniejsza od tego. Na tych oponach niż na tamtych oponach jest bardziej niestabilnie. Ja ogólnie jeszcze nie jestem takim dobrym rajderem na jednym kole, więc mi tak ciężko się przesiadać z jednego na drugiego, żeby mi się dobrze jeździło. Tym bardziej, że nawet na tamtym jeszcze tak, no daleko mi do tego poziomu, który bym już chciała osiągnąć, wiecie, o co chodzi. Ale jak sobie o tym myślę, to ja tak naprawdę aż tak długo nie trenuję tej całej jazdy na kole, bo w sumie 28 czerwca złamałam nogę. A wcześniej tak gdzieś z miesiąc trenowałam i że już się nauczyłam, no nie, jeździć na kole. Kurde co, może 2-3 miesiące maksymalnie jeżdżę. No i muszę dużo bardziej zacząć już tym hamulcem tylnym, bo po prostu boję się wyżej dać to koło. Ale no wiadomo, że jak trenuję na tamtą, to już pod koniec dnia jest już dużo lepiej niż na początku. Ale no chciałabym jednak w końcu osiągnąć taki poziom, że już na samym początku dnia tak samo jeżdżę, jak już na końcu. Nie ma co gadać, widzowie, to ta droga jest idealna po prostu. Tutaj praktycznie nie jeżdżą samochody. Z Boży statystyk wynika, że przejeżdżają tutaj dwa samochody na 3 godziny. No serio, genialne miejsce. Środek lasu, domów nie ma. Nic tylko stuntować. Bezpiecznie przede wszystkim jest, bo pamiętajcie, bezpieczeństwo nade wszystko. Bo co jak, przewrócicie się? I będzie jechał samochód i nie zauważycie tego samochodu, przewrócicie się, a samochód przejedzie po waszej nodze na przykład i ją poturbuje po prostu. Myślę, że coś bardziej niż poturbuje, czyli zepsuje ją. No
No i tak to wygląda na KTM-iku. Dużo tu itemków, ja się tutaj stresuję. Jeszcze nie opanowałam hamulca tylniego, niestety, ale wciąż nad tym pracuję. Ogólnie tutaj mogliście więcej zobaczyć power wheelie niż balance wheelie, ale wciąż nad tym pracuję i jak już kiedyś mówiłam w jakimś odcinku, jak tego nie nagrywam, to jest mniej stresu w moim sercu, ale mimo wszystko i tak czuję się mniej zestresowana niż zazwyczaj. Mordeczki, przyszła pora na palenie kapora. O, jak odciążyła. Widziałaś opon w tym sezonie zużyć? No stary, tak naprawdę to są moje pierwsze opony, a już 30 motogodzin, więc za niedługo się kupi nową. A dopiero chcę wam teraz przypomnieć, jak niedawno się ze mnie śmialiście, że palę sprzęgło i nie wiadomo co, a tutaj taki progres w paleniu kapora. Chyba jeden komentarz. Biedne sprzęgło, coś tak, takiego? Albo nie, że pokaz jak palić sprzęgło. Jak, nie, że jak palić kapora, tylko jak palić sprzęgło. Chyba miał ze 100 lajków, więc wydaje mi się, że to, że umiem teraz, to powinniście docenić. Proszę teraz pisać w komentarzach, ale ładnie palisz kapora. No piękny pokaz palenia kapora. W ogóle nie spalone sprzęgło. I w ogóle to zapraszam was do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Widzicie, mordeczki, umiem palić kapora już w miejscu, ale będę musiała się teraz nauczyć, tak jak prostunterzy, palić kapora jadąc. To mi się najbardziej podoba, szczerze mówiąc. Widziałeś coś takiego, Bisiu, kiedyś? Widziałem. No ja to myślę, że clue to przedni hamulec. No. I w sensie jak już palę, znaczy mi to Wiktor mówił, w sensie, że jak już palę kapora, to jakby muszę trochę mniej trzymać już hamulec, żeby jechać do przodu. I tyle, no i jakby on się dalej pali, ale już jadę do przodu, nie? Bo no wiecie o co chodzi, prawda? Ale to nie da teraz, nie? Nie będę tego teraz robić. Szczerze, to trochę mnie nudzi trening jazdy na kole samej ze sobą, bo zazwyczaj jeżdżę sama i dlatego zaczęłam myśleć o tym, że albo powrócę do enduro i tam będę sobie trenować jazdy na kole też przy okazji, ale będę jeździć z ludźmi. Szczerze, nie mam za bardzo z kim tu jeździć i jeżdżę ciągle sama i mnie to nudzi i to nie jest takie przyjemne, tylko takie właśnie, że ja muszę pojechać i zrobić sobie trening, bo zapomnę jak się jeździ na kole, a jednak to jest dla mnie ważne. I w ogóle już niedługo będziemy mieć dla was bardzo fajny odcinek z kimś z świata internetu, kto jeździ na supermoto, więc możecie zgadywać w komentarzach, z kim będzie ten odcinek. Ciężko stwierdzić, co ja sądzę o samych oponach, bo po prostu to jest inna pojemność motocykla i mi się tutaj całkiem inaczej idzie na koło niż na tamtym. I jakby nie mam teraz już wyczutego tego, jakby w tamtym motorze mam bardziej wyczute już wszystko, a w tym mniej, więc w tym po prostu mi się gorzej jeździ niż na tamtym, bo mam mniej wyczuty motor, a jeżeli chodzi o te opony, to mi się wydaje, że one są spoko. W sensie jakby myślę, że jakbym sobie założyła do tamtego motoru te opony, to by mi się fajnie na nich jeździło, bo ogólnie na pewno dużo lepiej się jeździ niż na kostkach, dlatego że no, że jednak nie wibruje i jest spoko. Ale do lasu już na takich nie pojedziesz. No nie. Do lasu na pewno nie. Do lasu się na takich nie wybieram, ale kupiłam sobie... O kurwa, po to wiedział! Jest. Uff, ratował mnie. Ja pierdolę. Czekaj, trzymasz to? No. Tym razem ją uratowałem. Zabawne to było.
Zajebiście, Dariusz, możesz puścić. To wszystko przez to, że stałam na jednej nodze. Mimo dobrego rozciągnięcia to nie wystarczyło. Kupiłam sobie nowe opony Medseller Super Soft i to są opony do właśnie pod enduro, bo wybieram się właśnie... W ogóle zamierzam pojeździć trochę enduro, bo jak już mówiłam wcześniej, nie mam z kim jeździć i mnie to nudzi same i jeżdżenie i po prostu mi się nie chce. Więc stwierdziłam, że będę jeździć z innymi i może tam przy okazji będę sobie skillować jakieś takie rzeczy i później to przeniosę na supermoto. W każdym razie kupiłam sobie super softa na tył i medium chyba na przód, Michelina, więc myślę, że będzie spoko, będzie kleiło w lesie. Więc też w niedługim czasie będziecie mogli się spodziewać jakiegoś filmu z lasu, tylko że jeszcze się nie zastanowiłam, którym motorem pojadę do tego lasu. Czy to będzie 450 czy 150, bo dziadek, słynny jest dziadek z odcinków, w których kiedyś miał szansę wystąpić, to mi mówi, że jakbym pojechała do lasu czterosuwem, na przykład tym albo tamtym, to ja bym się zabiła w tym lesie. To ja bym normalnie... Ja bym się zabiła w tym lesie, bo bym tak nie dała rady. A powiem wam, że byłam w lesie czterosuwem, właśnie 450 i było zajebiście. Dlatego nie wiem, czy pojadę 150 czy 450 następnym razem do lasu i na którym motor sobie założę te opony. Ale wydaje mi się, że jednak to będzie 450. Bo w ogóle myślę o tym, że jak nauczę się jeździć dobrze 450, no to będzie mi się też dobrze jeździło na supermoto i w ogóle. A jak będę jeździć raz na takim, a raz na takim, to będzie nie tak fajnie. Tak mi się wydaje po prostu, no ale zobaczymy w każdym razie. Ja wolę te opony, zdecydowanie. Ponieważ czuję się na nich stabilniej i w sumie przyzwyczaiłam się już do ich wagi, więc... Kurde, no tam bym się trochę musiała od nowa uczyć. Znaczy może nie od nowa, no bo już idę na koło, no nie? Ale jednak dużo lepiej mi się jeździ na tych oponach. I dużo tak, że stabilniej i po prostu jestem przyzwyczajona do ich wagi. Właśnie się powtarzam, więc wystarczy tylko raz, jak to dodasz. Szczerze, bałabym się trochę wchodzić jakoś w zakręty na tych oponach, bo... No bo po prostu są takie cienkie dość. Jak ktoś, tak jak Wiktor na przykład, bo on nie jeździ, on nie przypada jakoś za supermoto. On je kupił tylko jak mamy gdzieś pojechać, jeżeli pojedziemy na jakąś wycieczkę, czy coś w stylu, żeby miał właśnie takie, żeby mu nie wibrowało, no nie? No to spoko, no nie? Ale jak ktoś serio chce iść na supermoto, to moim zdaniem lepiej, żeby sobie kupił całe koła, bo te opony są stabilniejsze. Nie wiem w ogóle, czy te wszystkie triki takie, co robią ci wszyscy pro stunt riders, da się robić na tych. Pewnie się da, pewnie wszystko się da, ale ja jednak wolę sobie ułatwiać życie niż utrudniać. Zostaję przy tych oponach, na tych mi się jeździ dobrze. Super, że nas oglądaliście dzisiaj, bardzo się cieszę. I to będzie już na tyle dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał film, a my się z wami już żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buch!